Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense Battles. I generalnie dzisiaj chciałem wam pokazać karty. Pamiętam, że mówiłem w poprzednim odcinku, w poprzednim albo w którymś z poprzednich, że zagramy sobie dzisiaj jakieś karciane pojedynki. No i chciałem dla was nagrać te karty. Tu jest akurat taki fajny tryb Random Cards, ale mam problem ze znalezieniem przeciwnika. Spróbuję teraz. Jeżeli się uda, no to wam to pokażę, jeżeli nie, no to zagramy sobie coś innego. O, proszę, udało się, okej. No to gramy karty w takim razie. Generalnie, na czym polega Random Cards? Jest to coś takiego samego jak Random Trio, tylko no wiadomo, tutaj otrzymujecie randomowy deck, no bo tu nie ma wieżyczek, tylko są karty, więc otrzymujecie randomowy deck. No i po prostu, wow, ale drugi deck nam wyrzuciło, nie? Masakra. No dobrze, no zagrajmy. Mogłem troszeczkę czasu poświęcić jeszcze, żeby się przyjrzeć tym kartom, ale myślę, że, jejku, ale drużyzna, nie? Wszystko chcę przerzucić, jak ja nie mam nic na ręce w tym momencie. On pewnie tak samo, dobra. 1400, to mi do niego będzie najbliżej. 1400 do tego snajpera. Ojejku, 30 tysięcy coś. Okej, myślę, że akurat ten samolot będziemy mogli sobie za chwilę postawić. Tak, dokładnie tak, za chwilę będziemy mogli postawić samolot, super. On nam tu jakąś defensywę zagwarantuje. Okej, widzę, że mój rywal poleciał tą samą strategią. Spektrę sobie zostawię, bo Camo Rainbow za 2500 to może być naprawdę potężny rush. No mówię, chciałem tak na początku, a propos tego wstępu, bo próbuję dla was to nagrać chyba czwarty raz albo trzeci i w ogóle mi gry nie chciało znaleźć, a teraz akurat od razu znalazło mi grę, także fajnie, także spoko. Dobra, on na mnie teraz coś wysyła, no spoko, okej. Dobrze, postawmy sobie snajpera. W sumie dlaczego nie? Na strong 2-1 jest ulepszony. Chyba nie ma gogli, chyba nie jest w stanie bić camo. Tak, wydaje mi się, że on nie jest w stanie bić camo. Nie ma gogli, więc to może być dla nas jakiś problem. Ogólnie widzę, że ten przeciwnik nas tutaj całkiem raszuje. Całkiem tak konkretnie raszuje, więc myślę, że to tak generalnie może być dla nas spory problem. No ale dobra, spróbujemy sobie zaraz jakoś z tym wszystkim poradzić. Generalnie nie straciliśmy aż tak dużo życia, tak naprawdę straciliśmy w sumie tyle co on. Znaczy no okej, tam dwa punkty życia różnicy, no ale to chyba większej różnicy tutaj. To chyba nie, wiecie, nie za wiele tutaj zmienia. Co to robi generalnie? Nie jestem pewien. Czy ja mogę to przeczytać, co to robi? Nie mogę niestety tutaj. Niestety nie mogę. Wydaje mi się, że zabiera mu 750 golda. Tak mi się wydaje, no nic, może się mylę, nie chcę nic głupiego powiedzieć, więc po prostu na razie tego nie używajmy. Nie wiem, co to robi, więc może. Chociaż z drugiej strony, jak tego nie użyję, to nigdy się nie dowiem. Okej, co my tu mamy za statek? Okej, taki, ale widzę, że mogę mieć jakiś. Aha, okej. No nieważne. Chciałem te karty odłożyć, a rzuciłem te baloniki, które były, bo widzę, że mogę mieć lepszy statek, bo wiecie, on ma te same karty co ja, więc wniosek jest prosty, że ja również mogę mieć tutaj, co lepiej, bo gdyby on był na first, tak mi się wydaje. Ojejku, ale dostaniemy w pierdziel, nie? Muszę szybko zboostować, bo to będzie jakaś masakra. To będzie jakaś masakra dla mnie, no to chyba jest mój koniec, niestety. No bywa i tak, co poradzę, no. Cóż, kolega tutaj ewidentnie dużo lepiej sobie radzi w kartach. No tak jak mówiłem na początku, że no nie zdziwcie się, jeżeli się okaże, że tu przegram wszystkie mecze. Może tak być, no bo tak jak mówię, ja nie jestem jakimś zapalonym graczem, jeśli chodzi o karty. Także po prostu może się okazać, że sporo z tych gier przegram. No ale zobaczymy, wiadomo, nie ma co zapeszać. Aha, no teraz widzicie, teraz to jest właśnie ten problem, o którym mówiłem, już 50 graczy tutaj tylko jest i po prostu ciężko, żeby wśród tych 50 graczy mi znalazło gracza i to jest, okej, znalazło kolejną osobę, super. 82% win rate'u to nie wróży dobrze, jeszcze jakby się okazało, że wiecie, te 45 tysięcy medalików to gościu wbił tylko na samych kartach, to już w ogóle bym fiknął. Z drugiej strony nie ma aż takich dobrych odznak, więc jest szansa, że po prostu zagrał 3 mecze na przykład na tych kartach. Co my tu mamy? Kolejny mega drogi deck. Czym my tu generalnie... Okej, mamy śmigłowiec. Mamy... nie mam pojęcia, co to robi. To jest jakaś nowa karta. No dobrze, no... zobaczymy, tak? Zobaczymy. Trzeba się pouczyć trochę te karty również grać. No dobrze, no chwilowo to są za drogie... Odkładam
od najdroższych rzeczy generalnie. Okej, okay, triple, nie triple darts, to jest zwykła małpka. Okej, okay, spoko. To brzmi dobrze. Zresztą postawiam nawet w takim samym miejscu co on. Aha, statek. No to statek na pewno będzie tu bardzo przydatny. Statek na pewno na mapce tego typu mi się bardzo przyda. Frag bombs. 2-1 ulepszenie. No na grupy balonów mogłoby być całkiem przyjazne dla mnie. Wiecie co, ja bym go najchętniej jakoś zraszował, nie? Już widzę w sumie, że będę miał taką szansę w rundzie trzeciej. On sobie z tymi zielonymi nie poradzi, on sobie z tymi zielonymi raczej nie powinien poradzić. Także, no, lecimy w takim razie. Lecimy w takim razie i... A ja sobie postawię armatę. Niech będzie w tym miejscu, to jest takie dość optymalne miejsce. Okej, okay. Nie będę jej przestawał na close. Akurat to ulepszenie, jakie ma, lepiej chyba będzie, jak będzie na first po prostu. To generalnie ma jakąś tarczę, więc tego będę używał w obronie. Nie wiem jeszcze co to robi, ale jakby idąc tropem tych oznaczeń, to jest dobre w defensywie, więc będę tego używał do defensywy. A mam nadzieję, że tutaj jakby prawidłowo interpretuje te oznaczenia. Co my tu mamy? Camo ceramik. No nieźle. Regeneracja, białe z regeneracją, no to może być mega przydatne. Szczególnie, że siódma runda jest już za chwilkę. Znaczy, no może nie tak za chwilkę, ale no aktualnie jest piąta. Więc do siódmej też nam w sumie aż tak dużo nie brakuje. Aha, no dobrze. On na nas wysyła w tym momencie... Ja sobie tą armatą myślę, że powinienem w miarę poradzić. Już może niekoniecznie. Tutaj mi te baloniki przelatują, nie? Ale dobrze, nie będę się tym przejmował. Okej, okay, a jakby bardzo chciałem zobaczyć co to robi, więc użyjmy tego. Okej, okay, fajne. Okej, okay, no i jest to jakiś ten fajny bajer, muszę przyznać. Ej, to jest ciekawe, jest naprawdę fajna sprawa. Fajna sprawa. Okej, okay, siódma runda, zróbmy może w taki sposób, zboostujmy te balony. I teraz tak, to by mi się na pewno bardzo przydało, to by mi się mega przydało, bo zobaczcie ile tu tych baloników przelatuje, więc jak ja bym sobie to postawił tutaj, tylko do tysiaka to mi trochę brakuje niestety. Dawaj z tym tysiakiem. Ej, już mam tysiaka, o co chodzi. Powinienem już móc to postawić. Spóźniona gra. Spóźniona gra, no dobra. Jejku, strasznie dostaję, nie? Straszny oklep dostaję. Ale generalnie widzę tu jakąś szansę w camo. Widzę tu jakąś szansę w camo. Tak mi się wydaje, że okej, okay, myślę, że akurat to muszę zboostować, to nie ulega żadnych wątpliwości. Znaczy, nie w camo, tylko w tych. No, w... Jak to się mówi? W pancerzu generalnie, wow. Patrzcie, 500 pinków, 16,5 tysiąca. Znaczy, 16... Tak, 16,5 tysiąca, dobrze powiedziałem. Masakra. O nie. No to się nie może tak skończyć, no. No co mam wam powiedzieć? Co mam wam powiedzieć? No dostajemy solidny oklep od graczy, którzy tutaj troszeczkę dłużej grają, a przynajmniej tak mi się wydaje. No zobaczymy. Zobaczymy jak nam pójdzie na kolejnym meczu. Swą drogą w ogóle tak teraz moją uwagę przykuła puszeczka, jaką mam. Mam puszkę na tym, na stole i to jest energetyk o smaku śliwkowo-cynamonowym. Masakra. Czego to dzisiaj, wiecie, w dzisiejszych czasach się nie wymyśli. A swoją drogą taki średni bym powiedział. Okej, okay, też coś w obronie. 2800, okej, okay, w miarę tani deck. W każdym razie, powiem wam, no smakuje znaczy pachnie faktycznie jak śliwka z tym. Pachnie faktycznie jak śliwka z cynamonem, ale smakuje tak... No nie wiem. Takie ambiwalentne uczucia mam, chciałoby się rzec. O proszę, gościu ma skina. Ciekawie. No wyślemy na niego zaraz armię tutaj czerwonych baloników. Również to, że mam statek, to jest naprawdę spoko opcja. To mi tutaj na pewno znacznie ułatwi. O właśnie, na przykład radzenie sobie z czymś takim, ten grapeshot również z szybkimi balonikami. O proszę, do tego też masz skina. No proszę, jakiś wiecie. Pełen zestawik ma chłopak. Dobra, no tego się na razie możemy pozbyć. To mi akurat nie będzie na chwilę obecną jakoś bardzo potrzebne. Triple darts jak najbardziej. Triple darts to ja bym już sobie chętnie postawił, także... Też muszę pamiętać o tym, żeby jednak na niego coś wysyłać, nie? Nie tylko stawiać, ale też na niego coś wysyłać, bo jednak ten przychód jest bardzo, bardzo ważny. Okej, okay, no ja mam ludzik. Jeśli chodzi o szybkie balony, to w ogóle to nie ma problemu. Jeśli chodzi o balony w grupie,
to mam dużo małpek, więc myślę, że też sobie poradzę z balonikami w grupie. Wprawdzie nie mam tu żadnych wybuchów czy czegoś takiego, ale wydaje mi się, że triple darts plus tutaj ten grape shot to powinna być taka w miarę spoko defensywa. A w każdym razie na pewno na początek. On chyba użył jakiejś karty, albo mi się coś przewidziało przed chwilą. Bo takie coś dziwnego się stało na ekranie, albo sprawdzał, co generalnie jakaś karta robi. Oparcie, mamy tu triple darcy, ale ta małpka różni się od tej tym, że ta jest ulepszona 2-3. 2-3, tak, czyli jeszcze na zasięg i widzenie kamo, a ta jest 0-3. Dlatego ta jest ciutkę tańsza. Tak mówię, jakby ktoś z was tego nie dostrzegł. No dobra, lecą żółte balony. No dobrze, dobrze, no myślę, że jakoś sobie zaraz poradzimy. Spacniemy tutaj jeszcze jedne triple darcy. No i my również wysyłamy na gościa żółte, dlaczego nie? Odpowiadamy, wiecie, odpowiadamy mu atakiem na atak, tak? Najlepszą obroną jest atak. Chociaż z tym stwierdzeniem to można by się kłócić, ale... Ale jest takie stwierdzenie, tak? Ale jest takie stwierdzenie. Swoją drogą, w ogóle niedługo będę miał 20 tysięcy widzów na kanale, także wow, naprawdę wielkie dzięki każdemu, kto subskrybuje, bo 20 tysięcy widzów to jest dla mnie naprawdę mega wyróżnienie, także wielkie dzięki. No i co? Naprawdę fajnie, fajnie lecimy teraz, także no mówię, jestem wdzięczny każdej osobie, która jakby dołożyła swoją cegiełkę, tak? Do tego, że zbliżam się do osiągnięcia 20 tysięcy widzów. Znaczy zbliżam się, aktualnie mam 19 tysięcy. Jak to nagrywam, 19 tysięcy 50, 60, coś takiego. Ale ostatnio to naprawdę tak błyskawicznie idzie. Wow, wyślę mu taki wesoły pakiecik. Widzę, że on nie ma obrony na kamo. To może go wykończyć, tylko to kosztuje 3000. Taki atak składający się z kamo by go wykończył, wiecie? To jest masa, tylko 3000, tylko kurde, no właśnie, 3000 to jest masa, wiecie, masa pieniążków. Ale czuję, że tym możemy z nim wygrać, także... Okej, akurat myślę, że chyba powinienem się bronić, a jeśli nie, może jednak się nie wybronię, więc szybko zboostujmy. Ja zbieram te 3000 na to kamo, bo on tu nie ma zbyt wiele jednostek, które biją kamo, tak mi się wydaje, więc jeżeli ja polecę z tymi, to... Okej, zboostujmy je. No i super, wygraliśmy to chyba. Ojejku, on użył tego skilla całego. O kurcze. To się nie skilla, tylko tego. No to nieźle, a tego przyznam się wam, że tego się szczerze nie spodziewałem. Tego się absolutnie nie spodziewałem. No nic, spróbujemy się obronić. Spróbujemy się obronić, mam do tego jakieś tam powiedzmy, mam do kilka pomysłów jak to zrobić. Armatę ustawmy na close. Dużo lepiej byłoby, gdybym ustawił ją na środku, bo to także tutaj troszeczkę zepsułem. Okej, no on sobie strasznie słabo na to kamo radzi, strasznie słabo, więc dobrze było, gdybym ja poprzerzucał te karty, tak żeby znowu zdobyć, wiecie, znowu zdobyć ten sam rush, którym go teraz atakowałem, nie? To by był chyba najlepszy układ. Ogólnie my sobie strasznie słabo radzimy na kamo. O, to będzie dobre. Tylko wiecie co, najpierw postaje triple darts, żebym ja mógł się bardziej na to kamo bronić niż on. I w tym polecimy. Kamo zebry bez szans jest. Za 2000 tylko to już w ogóle. To już w ogóle powinien być luzik, zaraz będziemy na to mieli. I puszczamy na niego kamo zeberki i podejrzewam, że to będzie to. Chyba, że znowu użyję tego, nie? Chyba, że znowu będzie miał to, no to wtedy może się zrobić naprawdę nieprzyjemnie. Okej, zużył boosta, no i znowu użył chyba tego skilla, który mu pozwala niestety, znaczy tego skilla, tej karty, która niestety pozwala mu, odmienia te baloniki, już nie są po prostu balonikami kamo. Dobra, no ja bym sobie zwiększył trochę przychód, bo powolutku zbliżamy się do, wiecie, taki... Powolutku, ale już late game, więc warto by było się tutaj troszeczkę, szczególnie no na to kamo, to jest... To kamo jest tutaj tak naprawdę mocno upierdliwe. Chwilowo niby wygrywam, ale patrząc na to, co on tutaj już nastawiał, on na pewno będzie starał się postawić tę małpkę z fan klubem, tego prawie jestem pewien. Dobra, spróbujmy teraz tak, wysłać na niego te czarne baloniki z regeneracją. Tylko czy to wystarczy? Jest szansa, że to się przebije, moim zdaniem, ale chociaż nie, bo on ma dwa razy te mortary. To mnie tutaj bardzo boli. 21 runda pozwala mi... O nie... A nie, wait, ja mogę zrobić to samo, co on przecież. I zboostujmy jeszcze, bo to mogłoby się źle skończyć. I się źle skończyło.
Aj, no nie uczę się, no nie uczę się. Pokazał mi, jak się przedbronić przed takim raszem składającym się z kałą baloników. No i za późno zareagowałem. No nic, no bywa i tak. Zagrajmy sobie ostatni meczek już w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że chociaż ten uda nam się wygrać, bo troszeczkę smutek, nie? Troszeczkę smutek. No ale cóż, stale się uczę. Tak jak mówiłem, jeśli chodzi o karty, to nie jestem tutaj zbyt ogarnięty. Co to w ogóle jest? Monkey Chill. Manki chyba się powinno czytać. Okej, on skipnął. Tak myślałem, że skipnie na tamtej mapie. Zen Guard, no to będzie super. Jeszcze z deckiem, który 4000 kosztuje. To jest super sprawa. To będzie super sprawa. To jest krótka mapa. Średnia, wiecie, średnia tutaj. Szybko muszę jakby przerzucać. Okej, mam maga, super. Więc postawmy tutaj maga, żeby bronił. I teraz tak, to sobie zostawiam, bo to na trzecią rundę nam się przyda. To nam na razie jest niepotrzebne. Trzecia runda, super, 11 runda, no 11 runda jeszcze nie, ale triple darcy mi się przydadzą, więc spoko. No i co, zaraz będzie trzecia runda, to go spróbujemy przycisnąć troszeczkę. Zaraz trzecia runda, to go spróbujemy przycisnąć, tylko najpierw chciałem postawić te triple darcy. Tak mi się wydaje, że to ma tutaj sporo sensu. Okej, on na pewno mnie też będzie chciał zaatakować. No bo to na bank nie będzie długa gra, to już wam mogę powiedzieć, że to na bank długa gra nie będzie. Okej, on również postawił triple darts, no spoko, zaatakuję go grupą niebieskich balonów, bo myślę, że ma ona tutaj jako taki potencjał, jako taki potencjał, patrzcie, 1750, 180 niebieskich, masakra, jakaś dobra, lecimy z kolejnymi niebieskimi, no ty na pewno mi się nie przydasz, co to jest, to generalnie nie wiem co robi, kidnap, to jest porwanie za 1000, ale jak to może działać? Nie mam pojęcia. Cannon ship. Okej, czyli statek z tym działem. Spoko. Spoko, spoko. Jak to działa? Okej, buchniemy mu jakąś... Nie, to się chyba nie opłaca. Ale to może też działać defense towers, albo... Nie wiem jak to działa. Swoją drogą jestem ciekaw. Dobra. Myślę, że maga z piorunem dobrze by tu było postawić. No myślę, że Max z piorunem mógłby tu naprawdę dużo zadziałać. Szczególnie, że tu tak jak mówię, baloniki w grupie będą sporym problemem, przynajmniej tak podejrzewam. Także Max z błyskawicą poniekąd mi ten problem rozwiązuje. Okej, no wyślijmy zielone, co nam w sumie zostało. No dobrze, no tego to akurat możemy się na chwilę obecną pozbyć, nie jest mi to do niczego potrzebne. No i zobaczcie, jakieś tam już coś się udało zdziałać, także spoko, to dobry znak dla nas. Niestety, no wiecie, to jest coś, co ja wielokrotnie powtarzam, co z tego, że ja mu zabrałem, nie wiem, te 22 punkty życia, jak on nie może przycisnąć w jednej rundzie tak, że po prostu zabierze mi całe 150 i będzie troszeczkę smutno. Ogólnie ja bym tu chętnie pograł sterowcem, ale mam takie dziwne wrażenie, że do tej rundy ze sterowcami to możemy nie dożyć. To możemy nie dotrwać generalnie. Dobra, wysłałem na niego naprawdę spory rush, jeśli chodzi o te niebieskie balony, ale nie, raczej nie wróżę, że on tutaj cokolwiek mi da, no dokładnie. Natomiast pancerz też mi nic nie da. Camo pancerz by się przydał, nie? Ogólnie jakieś camo, tu widzę, że camo black. Chociaż z drugiej strony oni wszyscy są w stanie bić to camo, to raczej nic mi nie da. Statek, to jest raczej średni statek, chociaż lepiej by było to postawić, nie? Lepiej by było go postawić, tak mi się wydaje. On przynajmniej też widzi to camo, więc zawsze to jakąś dodatkową, wiecie, dodatkową obronę właśnie przed balonikiem. Przed po prostu camo balonami też mi daje. O, Regen Rainbow. To jest dobry pomysł. 10 takich wysyłamy. Jest 13 runda i myślę, że po gościu. Myślę, że po gościu, jak 10 takich wyślemy. Mam nadzieję tylko, że on nie wpadnie na ten pomysł przede mną. Generalnie powinienem teraz bardzo szybko coś sprzedać, na przykład tego maga i od razu to wysłać. Bo jestem pewien, że to mi zagwarantuje tutaj wygraną. No ale zobaczymy. Nie chcę tutaj rzucać słów na wiatr. Ale takie mam wrażenie, 10 Regen Rainbowów, potem poprawiam mu jeszcze żółtymi z tyłu, to myślę, że powinno pójść bez problemu. Dobra, no to lecimy. Pyk, jeszcze żółte z tyłu. A, bo to są takie oddzielone te Regen Rainbowy, ale to i tak myślę, że to go załatwi. Za późno boost, a miał szansę. Myślałem, że to wiecie, jest takie 10,
Rainbow tuż za sobą, ale no w sumie mogłem się domyślić, że nie, bo to dużo, wiecie, dużo droższe by było, gdyby to było 10 takich Rainbow baloników wysłanych po prostu tuż za sobą. No okej, udało mi się wygrać. Dobra, zagram może jeszcze jeden meczek, bo widzę, że odcinek trwa 19 minut, to w sumie co mi szkodzi, tak? Te gry na kartach są dość krótkie, z tego co zauważyłem, więc może chociaż zrobimy w dzisiejszym odcinku dwie wygrane, trzy przegrane, to byłoby dość optymalnie. No ale zobaczymy, wiadomo jak to na kartach jest. Szkoda, bo ja właśnie poprawię się na krześle. Chcę się trochę podszkolić też w tych kartach, wiecie, bo wydaje mi się, że to może być też ciekawe granie. Jakieś Koloseum na przykład. Wydaje mi się, że Koloseum na kartach też jest, czyli wiecie, mecze na kartach za 25 tysięcy. Jakieś ogarnianie tych deków, to wydaje mi się, że też byłoby coś ciekawego. No ale zobaczymy. Ogólnie coś widzę, że nie może nam znaleźć tego ostatniego meczu, także jak nam przez jakieś, wiecie, dwie minutki nie znajdzie, no to ten mecz, który przed chwilą grałem, będzie ostatni w dzisiejszym filmie. Chyba, że... No coś długo nie może znaleźć meczu. No ale w sumie co się dziwić, jak tych graczy... Ile tam jest tych graczy? Ilu tam jest ich? 58. No to nie jest za dużo. To nie jest za dużo, no ale cóż, liczmy na to, że jednak... No i okej, udało się. 57% win rate'u na kartach, to jest pewnie i tak lepszy win rate ode mnie, zaraz zobaczymy, ja w ogóle pewnie zbliżam się, chociaż nie, ja pewnie też mam koło 57, 54, no to trochę gorzej, ale odznaki mam lepsze, także, także to może dobrze wróżyć, tylko ja zawsze przypominam, że ja te odznaki zdobyłem nie na kartach, tylko na tych normalnych, chciałoby się rzec, grach, czyli to by było jakieś osiągnięcie, gdybym ja te odznaki miał na kartach. A tutaj niestety moje odznaki w żaden sposób się nie przekładają na to, jak mi ten mecz na kartach pójdzie. No po prostu, tak jak mówię, te odznaki zdobyłem na czymś zupełnie innym. Flashbomb to niekoniecznie. No myślę, że ty, jakby wydaje mi się to najrozsądniejszym wyjściem w tym momencie. Robi Monkey Chill. Offense D. Okej, czyli on... Pytanie czy... A nie, to jest karta ofensywna, widzę po tych mieczykach. To pewnie jest karta ofensywna, ponieważ zauważcie, że te wcześniej karty, jakie mieliśmy, miały taką tarczę, czyli były kartami defensywnymi, bo myślałem, że jakby fakt, że pojawia mi się, okej, i to, i jakby, i to oznacza, że karta ma jakby dwa efekty, a tutaj, nie wiem, to się pewnie pojawia automatycznie, jak klikam na kartę, która, okej, w ogóle on będzie miał na różowe mocno przerąbane, tak w sumie to on będzie miał na różowe mocno przerąbane, więc spoko. Tylko wiecie, on zaraz wpadnie na to samo, też może się okazać dla mnie bardzo nieprzyjemne. Także możliwie jak najszybciej będę starał się zaraz dostawić coś. Okej, frag bomb. Co to jest frag bomb? Ojejku, to nie jest chyba aż takie dobre. Rainbowy sobie zostawimy. Rainbowy mogą się przydać. Statek się nam na pewno nie przyda, no ale wyślijmy na niego te baloniki, niech już tak będzie. Monkey Chill, na razie sobie to może, z drugiej strony może mi się to przyda do czegoś, kto wie. Okej, ja bym postawił taką armatę za 500, bo to jest tania armata, a na pewno mi tutaj zawsze troszeczkę pomoże w tej defensywie, więc sobie ją postawmy, to nie jest żadna, że tak to ujmę, wymagająca inwestycja. Monkey Village to w ogóle mi nie jest potrzebne na chwilę obecną. Okej, no to też raczej nie jest zbyt coś o czym marzę w tym momencie. No dobrze, no postawmy sobie tę armatę w takim razie. W takim razie postawmy jeszcze taką armatę. Teraz wyślijmy mu troszeczkę czarnych baloników, troszeczkę zielonych, troszeczkę różowych. O nie, tam była ta armata, która w sumie by mi się przydała. No, wow, patrzcie, on postawił już tego, co stunuje. To niedobrze, bo to jest bardzo zły znak dla nas, bo on musiał na niego wydać 2800. W sumie nie tak dużo. Moglibyśmy po nim to... Służył boosta, to jest dobry znak dla nas. Ja bym mógł teraz wysłać żółte z regeneracją za 2800. Tylko żółte z regeneracją to jest kiepski pomysł na tę armatę, nie? Ja mam jakieś rainbowy lepiej, nie? Patrzcie, w 11 rundzie możemy rainbow i regen rainbow. I to razem by nas kosztowało 4500. I ja bym chciał do tego dotrwać, bo to wydaje mi się najrozsądniejszym wyjściem. Kupmy tę małpkę. Aha, okej, on zamroził mi jakoś tam wieżę. Jakoś tam wie, że pewnie tego użył po prostu. A to ciekawe, myślałem, że to działa tak, że zamraża jakby jedną małpkę i na jakiś czas przeciwnika i po prostu nie może, wiecie. Nie może, że tak to ujmę,
nic robić, a to widzę, że działa także jakby globalnie, pewnie spowalnia czy coś takiego wszystkie pozostałe małpki. No ciekawe, ciekawe, jak 22 tysiące tam kosztowało wysłanie tych, no, ale w sumie nic dziwnego, bo było tam wysłanie 10 tych BFB, tak, czyli tych czerwonych sterowców, także no w sumie nic dziwnego, że taka była cena. W 13 rundzie obawiam się regrow Rainbow Rusha. Jeden sposób, żebym go zatrzymał w tym momencie, to jest dostawienie tego za 5000 plus jeszcze boost, bo podejrzewam, że on na pewno oszczędza na tego regrow Rainbow Rusha, a jak nie, to wyślę mi po prostu teraz zebry z regeneracją. W ogóle to zauważcie, że ja już tak troszeczkę dostaję. Na razie nie będę zużywał boosta, bo mam takie wrażenie, że nie, no, chyba trochę powinienem. Gdybyśmy polecieli z tym Ring of Fire, to by mi tu w sumie mogło. Okej, okay, dobra, no bo on poleciał w tym momencie, jeszcze zboostował. A spoko, ale to akurat teraz się wybronimy. Akurat tak się złożyło, że teraz się wybronimy, bo ten Ring of Fire to jest naprawdę, naprawdę dobra sprawa. Dobra, odpuśćmy boosta i zobaczymy. Jakieś tam regrow rainbowy poleciały, ale to jakoś mało. To jakoś mało i on też zboostował. Niepotrzebnie zboostował, poradziłby sobie bez boosta, tak mi się wydaje. No my będziemy dążyli teraz do tego, aby kupić sobie tę mapkę za 5000, tylko dobrze by było gdzieś po drodze zwiększyć sobie przychód, nie? Zwiększyć sobie trochę przychód. Nie wiem, dlaczego on tak, wiecie, tak uporczywie boostuje te balony, skoro aktualnie to, co na mnie wysyła, raczej nie jest w stanie mnie, prawda, pokonać? Prawda, że nie jest w stanie. Nie, no nie, nie, nie będę tego, wiecie, boostował, bo to bez sensu, to jest trochę marnowanie boosta. Chociaż mam tych boostów 3, jakby na to nie patrzeć, więc wypadałoby może tego też czasem używać. Bo potem może się okazać, że wiecie, zostanę mając kilka boostów, że tak to ujmę, w kieszeni. Po prostu ten... A może się skończyć tak, że wiecie, przegram mając kilka boostów niewykorzystanych i to było trochę smutne. To było trochę smutne, no nic, zbieram... Będę się trzymał tego, że zbieram na tego za 5000, bo on podejrzewam, że mi naprawdę dużo może pomóc. Chociażby na sterowce będzie świetny, więc no to też taka kwestia, którą myślę tutaj, na którą warto zwrócić uwagę. Na pewno mam pewien problem z camo balonami, ale on się zaraz rozwiąże. W momencie, w którym ja postawię tę małpkę, to on mi się rozwiąże momentalnie, super. No mamy teraz tę małpeczkę, no i możemy zbierać na jakieś, myślę, że na jakieś, wiecie, na jakieś sterowce można by mu tu wysłać jakieś sterowce. Zebry za 2000. W sumie zebry? Zebry byłyby tu chyba nawet okej. Okej, ciebie przerzucimy. Szukam jakichś sterowców, nie? Szukam sterowców, bo to już jest ta runda. To już jest ta runda, w której sterowce mogą mi pomóc. Okej, on mi zamroził TT, spoko. Spoko, spoko, to nas jakoś zbytnio nie przeraża na chwilę obecną. No, gdzie są sterowce? Gdzie są sterowce? Dobra, w sumie 55 zeber. Jak ja bym to połączył z tym, 3,5 tysiąca by mnie to kosztowało z Monkey Chillem. No, spróbujmy. W sumie, dlaczego nie? 3,5 tysiąca, zamroźmy mu tak, pyk, i wyślijmy mu masę zeber. Ciekaw jestem, jak on sobie teraz z tym poradzi. Armata na pewno na zebry nie jest najlepszym wyborem. On, ja nie wiem w ogóle, czy on ma jeszcze boosty. Chyba jakieś tam ma, ale w sumie nie jestem pewien, bo on naprawdę sporo ich zużył. A to, co mu teraz wysłałem, jest naprawdę dość potężnym rushem, także... Okej, wygląda na to, że udało nam się wygrać. Super, także udało nam się zrobić 3-2, właściwie 2-3, bo jednak, nie wiem, jakoś zwykłem podawać od wygranych do przegranych, czyli 2-3. Wydaje mi się, że nie najgorzej, biorąc pod uwagę, że no te pierwsze 3 mecze nie rokowały zbyt dobrze. Napiszcie w komentarzu, kto uważał, że po pierwszych 3 meczach, że przegram wszystkie pozostałe. Tymczasem co, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał i do usłyszenia i w sumie też do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, miłego dnia wam życzę, cześć!